Znaczy, no wniosek może być tylko jeden, że trzeba wrócić do starych i chyba dalej wciąż, nie jestem specjalistą, ale dalej wciąż obowiązujących przepisów kościelnych, że w kościele powinno się grać tylko muzykę. Znaczy, powinno być to, co jest w kościele, msze świętej, modlitwa i ewentualnie pewne muzyka kościelna, prawda? I wtedy nie byłoby tych problemów, bo tutaj z reguły nie ma żadnej złej woli, prawda? Tylko jest, ktoś jest oszukany, ktoś jest zwiedziony i tak dalej. Też sformułowanie pytania, co na to naczelne władze kościelne i pytanie skierowane tutaj do nas i w kontekście, że wprowadzani są szerokimi drzwiami. Myślę, że to są za duże słowa, za duże takie uogólnienia. Nie można powiedzieć, że Kościół scjentologiczny jest prowadzony do kościoła rzymskokatolickiego szerokimi drzwiami, bo przynajmniej ta audycja, jak wiele innych publikacji, też wiele wystąpień osób duchownych, będących członkami kościoła rzymskokatolickiego, jasno, klarownie wypowiada się przeciwko temu rodzajowi sprawowania kultu, czy też formacji człowieka, nie tylko, jak słyszeliśmy z tych wypowiedzi tutaj pana doktora, nie tylko Kościół katolicki mówi stanowcze nie dla scjentologii, ale słyszymy, że środowisko psychologów też nie uznaje tych metod prowadzenia człowieka, pomagania człowiekowi. To też bardzo charakterystyczne. A że jeden czy drugi psycholog jest scjentologiem, to też nie znaczy, że wszyscy psychologowie scjentologów przyjmują otwartymi ramionami. Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie. Jak członkowie kościoła scjentologicznego odnoszą się do kościoła rzymskokatolickiego, a też z drugiej strony, jakie prezentują stanowisko w relacji do medycyny, do lekarzy, do tych, którzy mogliby osobom przynależącym do scjentologów, którzy weszli pod ich wpływ i władanie, pomóc? To pytanie też nawiązuje do pytania o dekalog, w cudzysłowie dekalog scjentologów. To znaczy tak, jeszcze 5 lat temu to na to pierwsze pytanie ojca nikt nie potrafiłby odpowiedzieć. Natomiast ci, którzy zaczęli odchodzić z kościoła scjentologicznego, zaczęli ujawniać jedną z ich największych tajemnic, co jest treścią trzeciego stopnia wtajemniczenia, tak zwanej ściany ognia. I już krótko mówiąc, żeby nie opowiadać całego tego wtajemniczenia, ale w każdym razie tam pojawia się takie przesłanie, że ludzie byli doskonali, ale był taki zły, taki szatan jakby, który nazywał się Ksenu, który tym ludziom zabełta w głowie, wymyślając dla nich Chrystusa, żeby poprzez tego Chrystusa ograniczyć ich doskonałość, ograniczyć ich wolność i człowiek będzie mógł odzyskać swoją prawdziwą doskonałość, swoje szczęście i swoją wolność, jeżeli odrzuci Chrystusa. No to jest podstawowy element wiary scjentologicznej od trzeciego stopnia wtajemniczenia, bo do trzeciego stopnia mogą tego nie wiedzieć, a no nie wszyscy tam dochodzą. Ale no praktyka od początku jest pogańska, bo doktryna scjentologów jest dokładnie taka sama jak doktryna masonerii, tylko no scjentologowie mają w sobie więcej szczerości momentami, bo do demonów nie bardzo się chcą przyznawać, chociaż o nich dużo mówią. Natomiast jest zaskakujące w tej doktrynie właśnie stosunek do służby zdrowia i do leków, prawda? Dlatego, że już na poziomie dianetyki dowiadujemy się, że jeżeli będziemy się poddawali tym odpowiednim procesom scjentologicznym, dianetycznym, to nie będziemy w ogóle chorowali na nic i lekarze będą potrzebni tylko, żeby złożyć złamaną nogę czy pomóc komuś po wypadku samochodowym. Bo człowiek jest istotą doskonałą, która nie choruje, która się nie myli, bo człowiek jest Bogiem. Tylko no, trzeba usunąć te wszystkie różnego typu przeszkody w nas nagromadzone, między innymi chrześcijaństwo.
I scjentologia zakazuje wszelkich kontaktów, przede wszystkim z psychiatrami, później z innymi lekarzami i zażywania jakichkolwiek leków. Czyli za zażycie jakiegoś leku jest się usuniętym z kościoła scjentologicznego, jeżeli to stwierdzą, czy ukaranym przynajmniej. I tutaj jest ciekawe, czy jeszcze trzy sprawy dodatkowo. Pierwsza sprawa, ten ich strach i nienawiść do psychiatrów, prawda? Są specjalne organizacje scjentologiczne, które zajmują się wyszukiwaniem różnych błędów, nadużyć psychiatrycznych i walczą z psychiatrami, wytaczają im procesy, bo w scjentologii mamy, jeżeli zbada się takiego adepta scjentologii, to tutaj mamy do czynienia ewidentnie albo z opętaniem, albo z jakimś innym zetknięciem się ze złymi duchami. I jak wiemy, choćby z książek Gabriela Amorta, procedury egzorcystów są takie, że jeżeli się natrafiają, jeżeli zgłasza im się wypadek, to najpierw konsultują się z psychiatrą. Czy to nie jest przypadkiem choroba psychiczna? Także psychiatrzy potrafią to odróżnić, czyli stwierdzają, to nie jest choroba psychiczna, ale to nie jest normalna sytuacja, czyli mogą w jakimś sensie psychiatrzy też obecność demona wykrywać. To jest jeden aspekt. Drugie, że w wyniku tych procesów psychologicznych, wstępnych, które stosują scjentolodzy na ludziach, ludzie potrafią dostawać napadów typowych dla padaczki albo jakichś bardzo ostrych bóli somatycznych i scjentolodzy stosują witaminy B1 i B6 i to w ilościach takich, że to w ogóle medycyna w zastrzykach i doustnie. I to jest jedyny jakby specyfik, który oni dopuszczają, bo mówią, że to jest witamina, a nie lekarstwo. I wreszcie na koniec ciekawostka, kiedy Hubbardowi, nie wiem jak to się stało, ale Hubbardowi po śmierci, czyli temu założycielowi, temu masonowi, po śmierci zrobiono sekcję zwłok, to się okazało, że był nafaszerowany lekami uspokajającymi, różnego typu psychotropami i w ogóle wszelkimi możliwymi lekami. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Nowa inwazja scjentologów na Polskę. Doktor Stanisław Krajski jest naszym gościem. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Halo? Prosimy bardzo. Dzień Boże, Alicja z Wrocławia. Mam takie pytanie do pana doktora. Czy może pan coś powiedzieć więcej na temat tego wprowadzania demonów? A jeśli nie, to w której z pana książek można to jakby... Bo bardzo ciekawie pan doktor mówił o tym. Już zostali słuchacze do zaproszeni do rozmowy, więc jakby to... Natomiast chciałam się spytać, jak właśnie wyglądają takie inicjacje ludzi. To dziękuję bardzo, Bogu. To jest niebezpieczny temat, ale tak. To jest w mojej książce tej najnowszej Masoneria i Scjentologia. Natomiast ja dokonałem takiego zabiegu. Wykorzystując swoją wiedzę katolicką i swoją wrażliwość, przeczytałem tego typu, przeanalizowałem te dzieła, 8 podstawowych dzieł, one są bardzo grube i duże, Hubbarda i ze szczególnym uwzględnieniem tego, co pisze na temat demonów, złych duchów i tak dalej, i odświeżyłem sobie wiedzę związaną z opętaniem w ogóle z demonami, czytając szczególnie uważnie na nowo, ponownie dzieła Gabriela Amorta i wszystkie inne, jakie tam miałem do dyspozycji związane z egzorcyzmami. I to, co mu tutaj mówiłem, że tego może nie mówiłem tutaj, może mówiłem w telewizji, że na przykład wszystkie procesingi, auditingi scjentologiczne, czyli na tym wyższym stopniu wtajemniczenia, to znaczy wszystkie te stopnie wtajemniczenia od tej ściany ognia do ostatniego stopnia ósmego, polegają na wypędzaniu złych demonów, tetanów, które nas krępują nasze zdolności, powodują, że człowiek nie jest sobą, a człowiek jest sobą wtedy, kiedy przestaje być człowiekiem i zaczyna sam być demonem, geniuszem, wreszcie Bogiem.
I procedury opisywane przez scjentologów, w jaki sposób wypędza się te demony, to jak zajrzymy do Gabriela Amorta, to są procedury dokładnie czegoś odwrotnego, czyli procedury wprowadzania w człowieka demonów. Prawda? Natomiast jak to wygląda dokładnie, to ja tego pani nie opiszę, nie? I nie powinienem. Natomiast w wielu momentach nie wiadomo dokładnie, jak to jest dokonywane, bo gdyby to było takie proste, to to by jakby nie było takie niebezpieczne. Natomiast można powiedzieć tak, że to też Gabriel Amort opisuje, że demon może przyjść do człowieka i czy może zostać sprowadzony do człowieka i w ramach swojej taktyki może człowieka obdarować pewnymi zdolnościami, dobrym samopoczuciem, w sensie fizycznym dobrym samopoczuciem psychicznym, dobrą pamięcią i tak dalej, i tak dalej. I Gabriel Amort mówi, że to nie jest tak, że demon jest w stanie człowiekowi coś dać, tylko po prostu demon trwa przy człowieku, obejmuje człowieka swoją mocą i jakby użycza mu swojej pamięci i wciąż jakby oddziaływuje na jego władzę w sposób nieustanny, powodując pewne stany takie przypominające stan szczęścia, czy stany zadowolenia, czy powiedzmy swoje zasoby pamięci daje człowiekowi do dyspozycji. I coś takiego ewidentnie dzieje się w scjentologii, to znaczy robią pani kurs i po tym kursie pani wychodzi taka, że ma pani 3 razy lepszą pamięć, 3 razy szybciej pani myśli, odnosi pani sukcesy w pracy, wszyscy panią podziwiają, szybko pani reaguje i tak dalej. Po 2 tygodniach się to kończy, no to teraz jest pani w stanie zapłacić i $2000 za to, żeby znowu to wróciło. I na pytanie, dlaczego to występuje w tych kursach scjentologicznych, no bo oni wprowadzili demona, czy demony tutaj po prostu z nimi współpracują. I teraz w którym miejscu i jak ta współpraca wygląda, to nie wiem, czy ktoś jest to w stanie stwierdzić. Znaczy, jest taka książka Autoanaliza Habarda, która jest takim podręcznikiem, takim zespołem instrukcji, jak przez 3 miesiące zostać Bogiem. I trzeba tylko te instrukcje realizować. I tam jest taki proces unaocznienia, że podaje się realne wydarzenia z naszego życia i mamy sobie te wydarzenia przypominać, ale nie przypominać tylko jakby je przeżywać jeszcze raz, unaoczniać i to unaoczniać poprzez wszystkie możliwe zmysły, czyli pierwszy zmysł dotyku, później węchu, później smaku, później wzroku, później słuchu. I wciąż się podkreśla, że te wydarzenia to mają być wydarzenia, które przypominamy sobie z naszego życia. To mają być realne wydarzenia. I na przykład pojawia się bardzo dużo wydarzeń związanych z nieprzyjaciółmi, z niszczeniem wroga i z ogniem. I pojawia się takie, wciąż przewija takie wydarzenie, spotkałem przyjaciela w ogniu. Spotkałem przyjaciela w ogniu. I być może, że to hasło, bo tutaj magia wchodzi w grę, a magia no to są pewne hasła, których znają tylko wtajemniczeni i ci, którzy z szatanem się zadają, że tutaj pewne hasła są otwarciem pewnych kanałów okultystycznych, na których, poprzez które przechodzą demony, czy następuje jakaś nić powiązania między człowiekiem a demonem. 5:23 trwamy w rozmowach niedokończonych. Nowa inwazja scjentologów na Polskę. Doktor Stanisław Krajski. Te ostatnie wypowiedzi, te ostatnie zdania uświadamiają nam to pierwsze Lucyfera, tego, który nosił światło przed Bogiem, zbuntowanie się i pragnienie bycia tak jak on, również pierwszy grzech rodziców, gdzie stanęła przed nimi pokusa, będziecie tacy jak Bóg. Można powiedzieć, że to wraca w scjentologii, widzimy kolejną odsłonę tej pokusy, aby być takim jak Bóg. Tym mocniej, chociaż padały wypowiedzi pana doktora słowa, że to oni posługują się demonami, to mamy bardziej na uwadze i na myśli, że oni służą demonom sami, nie wiedząc, jakie to ma konsekwencje dla nich samych, bądź też dla tych, których przyjmują. Bardzo często też człowiek w sposób świadomy
nie licząc się z konsekwencjami, bardzo nieostrożnie podejmuje taką współpracę przez konkretne osoby gwarantujące powodzenie, gwarantujące sukces, szybką pamięć, naukę języka, idzie bezwarunkowo, a tym samym już trudno powiedzieć, że nieświadomie rozpoczyna swoją drogę posłuszeństwa złemu duchowi.